Co to znaczy być głównym inżynierem do spraw robotyki NASA? Pierwszy lot Endeavour, który został zbudowany po wypadku Challengera, ja byłem odpowiedzialny za ten lot. My nazwali stację kosmiczną Freedom. Ośmiu astronautów miały przebywać na stacji. No i na mnie zresztą mówili Roki, bo moje nazwisko jest Nawrocki, czyli na Rocky. Za komuny zabrali mi obywatelstwo. Ja byłem zdrajcą ojczyzny. Polacy o tym nie wiedzą, że Polak współtworzył najbardziej znany na świecie język programowania. Ja byłem odpowiedzialny przede wszystkim za część programowania w czasie rzeczywistym. Znał Pan kiedyś Pana historii pracy w NASA Polaka na wyższym stanowisku? Nie, chyba nie. Wszystko co, co mi się zdarzyło przekraczało moje marzenia. Ludzie myślą, że sukces tworzy szczęście. To jest nieprawda. Szczęście przynosi sukces. Żeby zachować niezależność treści, które tutaj widzicie, potrzebujemy partnerów. I pierwszym z nich jest firma Fox, zajmująca się wynajmem smartfonów. Dziękując firmie Fox za zaufanie i wsparcie tego, co tutaj robimy, zapraszamy Was do tego, żebyście zapoznali się z ich usługami, a link znajdziecie pod filmem. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku a dzisiaj wyjątkowy gość polak który w NASA osiągnął chyba najwięcej spośród naszych rodaków główny inżynier do spraw robotyki ale też współtwórca Javy tak tej Javy profesor podpułkownik Aleksander Nawrocki witam serdecznie pana profesora Witam również i dziękuję za przyjęcie tych tematów do rozmowy mamy bardzo dużo Przejdziemy sobie przez nie wszystkie, ale chciałbym zacząć od takiego jednego, który interesuje naszych odbiorców w sposób szczególny. A mianowicie od UFO chociaż już nie mówię o UFO e, życia pozaziemskiego również. A zaczynam dlatego, bo po pierwsze w, w, w rządzie Stanów Zjednoczonych, w, w, na w łamach e, parlamentu, Senatu e, Stanów Zjednoczonych ostatnio temat. E, zidentyfikowanych, niezidentyfikowanych statków latających był bardzo często poruszany, ale też sam Pan na, w trakcie jednego z wykładów powiedział, że wierzy w to, że istnieje życie pozaziemskie. Tak, ale na to, w jaki sposób to udowodnić, nie jest to takie proste. Najważniejszy element tego wszystkiego jest prędkość przemieszczania się w uniwers, bo to Prędkość światła jest niewystarczająca? Jak wiemy, najbliższa sąsiednia planeta układ gwiazdy, przepraszam, nie, bo tam te są planety, ale miałem na myśli gwiazdy, trzy gwiazdy, jedna mikro i dwie normalne to jest e, e, Proxima Centauri. to jest 4,5 lat świetlnych, i to jest najbliższy nas sąsiad. Jeżeli mówimy o miliardach lat świetlnych, to w jaki sposób te pojazdy znalazły się wokoło Ziemi, czyli musiały lecieć z dużą prędkością. Przy naszej dzisiejszej technologii, jakiej jest w tej chwili, jak wiemy w 1972 roku Voyager 1 i 2 polecieli w, w układ, poza Układ Słoneczny i do tej pory latają, to żeby dzisiejszą technologię użyć, żeby polecieć do naszego sąsiada, by nam zabrało 30 tysięcy lat. Czyli to wszystko, co widzimy w przestrzeni publicznej, te wywiady, sprawozdania na forów komisji, to są wszystko fejki? Nie, to po prostu my po prostu nie wiemy. My nie wiemy, co nie wiemy. Czyli NASA według Pana wiedzy, czy inne agencje na świecie nie mają żadnych dowodów potwierdzających fakt istnienia obiektów pozaziemskich przekraczających naszą orbitę? No oczywiście, że... No mamy dwa e, teleskopy, e, Web and e, mhm. i, no, najnowszy jest Web, Hubble i Web i osiągają, o, osiągamy e, wiadomości, no, znaczy sygnały, bo to nawet nie ma, trudno powiedzieć, że to są jakieś wiadomości, które wkraczają na miliardy lat świetnych. Także to, to jest dla mnie to jest nawet abstrakcja, ponieważ ja się zajmowałem robotyką. To dla mnie było bardziej ważne, co można zrobić. Zaraz i o tym w jaki będziemy. Sposób. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. I jeszcze jedno pytanie z tego obszaru, które muszę zadać, to jest pytanie: dlaczego NASA, czy w ogóle agencje kosmiczne tak chronią? Informacje i dane, które przetwarzają. Dlaczego tak trudno jest pozyskać dostęp do tych informacji? Dlaczego te agencje bardzo często są chronione bardziej niż wojsko, zapewniające bieżące bezpieczeństwo i obronność kraju? Dlaczego te informacje są zawsze klauzulowane i tak tajne? Mi się wydaje, że, że to bierze się raczej z niewiedzy, że, że za mało wiemy. Żeby podać wiadomość publicznie, bo to może spowodować efekt, który, który nie jest niepożądanym efektem. I dlatego może te wiadomości są w jakiś sposób ukrywane albo negliżowane. Czyli to pokazuje, że e, agencje kosmiczne na świecie są świadome tego, jak ta tematyka kosmiczna jest istotna i ważna dla ludzi, jak słuchają tego, co mówią, jaką mają moc przekazu. Ja jeździłem po całym świecie i mhm. znam wiele agencji kosmicznych. Pracowałem z Europejską Agencją Kosmiczną w Japonii, w Niemczech, we Włoszech, we Francji I, i, i właśnie ten temat zawsze wraca. Ale my naprawdę mało wiemy o wszechświecie. I mhm. dlatego, dlatego jest trudno, trudno powiedzieć. Ja kiedyś się wyraziłem, właśnie to co Pan wspomniał, że że, no, dlaczego tylko my jesteśmy na świecie? No, ale jest tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi, że, że jest trudno, właśnie, wyobrazić sobie. Ale, jeżeli przyjmiemy, że nasz układ słoneczny to jest takie zianko e, piasku całej kuli ziemskiej, no to, to, to jest niewyobrażalna struktura. I jeszcze do tego wiemy, że, że Wszechświat jest, uniwers jest dynamiczny. Czyli chce Pan powiedzieć, że nie ma e, nawet nauka i w rachunek prawdopodobieństwa wskazuje, że gdzieś, pewnie jakieś życie na jakiejś planecie czy w jakimś ciele niebieskim istnieje, no, tylko tak, my tego nie wiemy. Tak jak powiedziałem, do, na, do naszego sąsiada, jakbyśmy chcieli polecić, to zabierze nas przy dzisiejszej technologii 30 tysięcy lat. No to jaki człowiek może tam polecieć? Chciałbym e, p, mm... Trochę przedstawić naszym widzom pana Sylwetkę, dlatego, bo ona nie jest znana naszym odbiorcom. Często wywiad w Polsce udziela Artur Chmielews Chmielewski. Eee, którego bardzo dobrze znam. Którego znacie się panowie, no tak, właśnie. Był u mnie w domu nawet, tak. Się... No właśnie. Eee, jak w ogóle znalazł się pan w NASA na tak wysokim stanowisku, jakim jest główny inżynier, inżynier do spraw robotyki. No my dzisiaj robotykę mamy tak naprawdę w każdym statku kosmicznym, w każdym e, urządzeniu, które trafia w kosmos, tak naprawdę. To ja na to odpowiem, tak jak jeden mądry człowiek przed kamerami telewizyjnymi w Ameryce powiedział, że ludzie myślą, że sukces tworzy szczęście, przynosi szczęście. A później powiedział, że to jest nieprawda. Szczęście przynosi sukces. Ja chyba jestem jednym z tych, którzy mieli szczęście i dlatego osiągnąłem sukces. Mm -hmm. A jakbyśmy mogli się trochę przyjrzeć temu szczęściu. Najpierw... Ja wyjechałem z Polski w latach 70. Skończyłem Politechnikę Łódzką. Byłem jednym z pierwszych w Polsce, który pracował na Odrze. Miałem staż w Elwro. Podczas studiów. Tam zajmowałem się, programowałem czytniki taśmy papierowej i czytniki kart perforowanych. Także mówimy o średniowieczu w informatyce. I, i później przeniosłem się do Huty Beldon. Tam byłem głównym automatykiem. Nie chwaląc się, byłem najmłodszym dyrektorem w historii Hutnictwa i Przemysłu Ciężkiego w Polsce. Także miałem 25 lat chyba I miałem 600 osób pod sobą, ośrodek obliczeniowy i cały oddział automatyki. Ale później postanowiłem wyjechać. Wyjechałem do Francji. W Francji pracowałem w Remon Schneider. I było ogłoszenie w Le Monde we Francji, że szukają inżynierów do Kanady, którzy znają język francuski. I to e, kryteria były dokładnie kopia mojego życiorysu. Ja byłem zaskoczony, jak przeczytałem. I tak da. No żeby zobaczyć, co z tego wyniknie, odpisałem. No i przyjechali z Kanady prezes i wiceprezes techniczny, chyba to była jedna z największych firm software'owych w Montrealu. No i zrobili wywiad w ambasadzie kanadyjskiej. Powiedzieli mi, że mają około 200 kandydatów, się zgłosiło, że zajbierze im to między 2 a 3 tygodnie, żeby to wszystko przetrawić. A ja im powiedziałem, że ja mam pracę, ja mam, jestem zadowolony. Miałem dobrą pracę, byłem szefem projektu innymi dla Polski, dla huty w Częstochowie i Stalowa Wola, a później mi dorzucili jeszcze hutę w Kujbyszewie, ze względu na to, że mówię po rosyjsku. Także Ja zresztą wiele przykładów w życiu miałem to, że znajomość języka mi bardzo dużo pomogło, pomogła. I ja mówię, że nie ma problemu. No i okazało się, że dwa dni później miałem kopertę Federal Express, gdzie był bilet, bilet Paryż, Montreal i oferta pracy. No i poszedłem do mojego bosa, Francuza, i mu mówię, że taka sytuacja. I, I co ciekawe, co on mi powiedział? On mi powiedział, jak ja tą jest... pracę. Nie, on mi powiedział, jak ja bym coś takiego dostał, to nawet bym nie myślał do Kanady, ja lecę natychmiast. No właśnie. No i, i, to, spowodowa I to spowodowało, że znalazłem się w Kanadzie. No i tam miałem też trochę szczęścia, bo e, Bombardier, znamy, bardzo duża firma kanadyjska, e, miała system, to był zamontowany przez Hewlett Packarda Ogromny system do kontroli e, lokomotyw, silników lokomotyw. Tam różne, to był na high speed data acquisition. To był taki system. I to im przez półtora roku męczyli się i on raz działał, raz nie działał. I poprosili właśnie mój szef, który tam był właśnie wiceprezesem. Ja to był młody, młody człowiek, dwadzieścia kilka lat. I on mówi: Słuchaj, idź tam zobacz, takie out of the box, co tam będzie. No i, no i jeszcze raz miałem szczęście. W ciągu trzech miesięcy uruchomiłem ten system. Co, co inni próbowali przez drugi okres czasu. Dyrektorem tego wydziału był Patryk, i on został wiceprezesem Spire Aerospace. Jak ja skończyłem ten projekt, on do mnie zadzwonił i słuchaj, ja tutaj jestem nowy, my mamy problem z komunikacją satelity, bo Kanada jest ogromnym terytorium i nie, nie używali kabry. To był pierwszy kraj, który używał satelity do komunikacji telefonicznej i tam był system TDMA. W tej chwili znamy CDMA, to Qualcomm robi, TDMA to jest Time Division Multiple Access, to była taka kanadyjska wersja. No i tak się dostałem do aerospace. A jeżeli interesują was treści, które tutaj prezentujemy, wywiady z polskimi naukowcami, obserwujcie nasze konto, subskrybujcie nasz kanał, twórzcie polską społeczność promocji naszej myśli innowacyjnej. Od tego momentu marzył pan o tym, żeby zostać... Nie, nic kosmona. nie marzyłem, ja w Astronautą. ogóle, ja nic nie marzyłem, ja w sumie... Moje, wszystko, co, co mi się zdarzyło, przekraczało moje marzenia, także kiedy rząd kanadyjski ogłosił, że będą tworzyć agencję kosmiczną, to tego typu działalność to trwa. To około dwóch lat zabrało, od momentu, gdzie ogłosili, do momentu, jak stworzyli. No i ja też się zgłosiłem, ale ja już miałem dobry życiorys. Już pracowałem w aerospace, pracowałem z satelitami. Tak dalej. No i też było dosyć ciekawe. Na zatrudnienie 20 na samym początku i mnie przenieśli do Kanadyjskiej Akademii Nauk na początku przez kilka miesięcy, a później doszli do wniosku, że żeby mi dać aspekt operacji kosmicznej. ja Jak ja zostałem, miałem interwiu, zostałem przyjęty, to praktycznie nie wiedziałem gdzie, gdzie, nad czym będę pracował, i podejrzewałem, że ten. Ten człowiek, który mi robił interwiu, też nie wiedział. I w końcu doszło do tego, że tak kombinowali. Wiedzieli, że chcą mnie zatrudnić, tylko nie wiedzieli po co. No i tak się wzięło też, że no, może astronautom będziesz, a może, a może tym się zajmiesz, tamtym. Ale w tym czasie rząd kanadyjski zaproponował Amerykanom utworzenie ten. Ro, e, robotyczne ramię, które jest na promie kosmicznym. No ja się w to za, zaangażowałem właśnie, e, jak byłem w Kanadyjskiej Akademii Nauk. No i poznałem cały ten ten projekt I, tak, i co było bardzo też ciekawe, że ze względu na, na relacje, jakie mieliśmy z e, nasą, bo to my byliśmy mały zespół i co było, że ja, na jakieś Konferencje czy spotkania z, z nasą zawsze wybierali kogoś, żeby jechał. Ale nas nie było dużo. A, ponieważ ja jestem multijęzyczny, to, to często miałem taką sytuację, że: no to ty jedź. No i na mnie zresztą mówili Roki bo moje nazwisko jest Nawrodzki, czyli na no Rocky. No to Rocky, ty jedź. Ja leciałem do Houston, do. Był pan profesor takim trochę punktem kontaktowym pomiędzy Ta, NASA właśnie, a Agencją Kosmiczną Kanadyjską. Zawsze mnie się pytali właśnie, jak, jaką czapkę mam dzisiaj. Także ja zajmowałem się, opracowałem trening dla astronautów. Czyli jeszcze na chwilę pytając o Kanadę. Czyli rozumiem, że kierował pan profesor projektem tego słynnego ramienia robotycznego, tak. które znajduje się do dzisiaj w kosmosie. Tak jest. E, a potem skąd wzięła się NASA? I praca w NASA, no, no w Houston. No to jest, jak rząd kanadyjski postanowił, jak utworzyć agencję kosmiczną, to cel był, żeby brać udział w stacji kosmicznej. I na samym początku to Amerykanie chcieli, chcieli, żeby robotyką w ogóle cały aspekt robotyczny się Kanadyjczycy zajęli, bo mieliśmy dobre rezultaty. Ramie kanadyjskie nigdy się nie zepsuło na orbicie. Chyba to był jedyny system, który, który działał. Także my mieliśmy bardzo dobrą reputację w NASA. No i w Reston, Virginia, utworzyli zespół, który miał zrobić właśnie projekt, jak ta stacja kosmiczna ma wyglądać. No i ja byłem liderem ekipy kanadyjskiej. Byłem w Reston, żeśmy nazwali stację kosmiczną Freedom. I, no i budżet mieliśmy 14,7 miliarda dolarów. Ośmiu astronautów miały przebywać na stacji, no, ale Kongres w tym czasie był trochę kryzys w Stanach. Kongres zamroził budżet na stację kosmiczną i kazali nam zmniejszyć do czterech, tak dzisiaj jest, czterech na stałe mieszka. To rozwiązali cały zespół w Reston. No i ja wracam do Kanady. Uh -huh. A dyrektor z Houston przyszedł do mnie, Larry, i mówi, słuchaj, my mieliśmy gościa, który się robotyką zajmował, ale on postanowił odejść i tam własny jakiś tam biznes sobie otworzył. Chodź do mnie. Czy nie chciałbyś przylecieć do Houston? Przenieść się do Houston. No ja wtedy miałem dylematy. Zadzwoniłem oczywiście do, do, do Kanady i mówię, że mam taką sytuację, a, a znów usłyszałem, to jest genialne, bo będziemy mieć swojego człowieka w NASA. Nie ja wiem, Boże, drogi, co tu się dzieje? No i e, rząd kanadyjski mi wynajął dom, wynajął mi samochód. Miałem 120 dolarów diety, co było dla mnie to. No Nie tamtych czasach. Na tak. tamtych, no. Co to znaczy być głównym inżynierem do spraw robotyki NASA? To znaczy wszystkie aspekty. Ja przede wszystkim, e, bo, się zajmowałem stacją kosmiczną, ale jak przyniosłem się właśnie, jak zamrozili stację kosmiczną, to my później zająłem się promem kosmicznym, tym wahadłowcem. No i w tym czasie zaprosili mnie, żebym był kontrolerem lotów kosmicznych, który zajmował się aspektem właśnie działalności roboty. No robot był używany do wielu, wielu różnych uh -huh. zadań nawet do przenoszenia astronautów były specjalne uchwyty, gdzie można było, jak trzeba było, sprawdzić dookoła promu kosmicznego, czy te wszystkie ceramiczne tiles, no jak to? Powłoki. Powłoki były w dobrym stanie. Także non stop był, był ten ramię używany. No i mnie zaproponowali, żebym został Mission Controller. To jest tylko 12 osób w głównym pokoju, także to, to nie jest duży zespół, ale to, jest, to są ci, co decydują o wszystkim praktycznie. No i ja, i ja zostałem właśnie takim Mission Controllerem, a pierwszy lot Endeavour, który został zbudowany po wypadku Challengera. Ja byłem odpowiedzialny za ten lot, także za rozumiem że nie za Challengera tylko za za, Endeavor. za Endeavor, czyli za sukces e, e, czy znał pan kiedyś w pana historii pracy w NASA Polaka na wyższym stanowisku nie chyba nie zresztą powiem jako dowcip może na rocznicę e, e, promu kosmicznego na Kennedy Space Center na Florydzie e, Poprosili mnie, żebym też tam wygłosił ee, tam jakiś wykład. Tam chyba było 500 osób na sali i tak dalej. To administrator przedstawił mnie: Powiedział, że, że, ladies and gentlemen, ja chciałbym Państwu przedstawić mojego dobrego przyjaciela, prezydenta Polskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście, to może w przyszłości. To może w przyszłości. Nie, ale. Y co było ciekawe, pytał mnie się pan: no, ja, ja za komuny zabrali mi oby, oby, obywatelstwo. Polskie. Czyli ja nie byłem w Polsce i nie miałem, nie miałem żadnych kontaktów w Polsce. Zabrali obywatelstwo za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Ja byłem zdrajcą ojczyzny. Jako zdrajca ojczyzny, tak. Czyli odzyskałem w 1997 roku. Spośród tych wszystkich w historii, ze współpracy z Amerykańską Agencją Kosmiczną. Która utkwiła Panu w pamięci najsilniej? Który moment? Czy jest taki jeden moment? No, najbardziej wydarzenie? to chyba był Endeavour, gdzie mieliśmy satelitę. E moment startu? Chwila startu? Nie, nie, nie. Właśnie satelita został wystrzelony na Olimpiadę w Barcelonie. I ten satelita nigdy boostery nie wyprowadziły go na stacjonarną orbitę do transmisji Olimpiady i trzeba było naprawić boostery. I właśnie to był mój projekt. No tak, cały świat, a przynajmniej część świata nie zobaczyłaby Olimpiady, to po no. pierwsze. A po drugie rozumiem, że wiązało się to z presją, tak? tak. I z no obrony... Ja siedziałem, mój najdłuższy shift to był 29 godzin. Bez przerwy? Bez przerwy. Bez spania, bez jedzenia. A skąd w, skąd w tej historii kosmicznej i pracy z NASA wzięło się współtworzenie języka programowania Java? A to miałem w ogóle. E, ja byłem programistą całe życie. Ja byłem programistą. Ale gdzie to w się wydarzyło? Polacy o tym nie wiedzą, że, współpo, że two, Polak współtworzył najbardziej znany na świecie język programowania. No tak się. Tak się złożyło. No. Ja byłem odpowiedzialny przede wszystkim za część e, e, programowania w czasie rzeczywistym. To był, ja się najbardziej znałem. Ale gdzie ja to powiem, się działo? Na jakim ośrodku akademickim? Nie, to nie, to nie było na. No, no więc o środku. to pytam. Pytam to o nie kuluary jakiekolwiek powstania. To było prowadzone działalność to było prowadzone przez w Bethesda, koło Waszyngtonu, był Instytut Standaryzacji. Mhm. Ja nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał to długi. Nie ma znaczenia. Długie, długie nazwa była. I pod ich kierunkiem, pod ich kierunkiem właśnie e, w, zajmowali się i utworzyliśmy właśnie zespół. I zespół w tym czasie ja byłem, jak e, odszedłem z NASA, byłem wiceprezesem firmy softwareowej e, w Kalifornii. I. No, to był duży zespół. Ja miałem ponad tysiąc inżynierów, programistów pod sobą. Miałem biuro w Szwecji, trzy w Niemczech, jeden w Anglii, we Francji, Boston, Chicago, San Francisco, San Diego i Dallas. Także rozrzucone. I, i my yy, byliśmy jedynym, który robiliśmy ADA. ADA był językiem, który wojsko i, i NASA używało od samego początku. No i to z tego się wzięło, że właśnie e, chcieliśmy, chcieliśmy coś zrobić podobnego do Ada, albo ADA to ale otwartego mówię, dla ludzi. Ale o, tak jest, dokładnie. I uh -huh. chodziło o to, był taki, taki, to był ten projekt. No i, i właśnie to spowodowało, zresztą e, ja nawet e, miałem kilka wykładów na ten temat, Powiedziałem, że Java to nic innego nie ma nic wspólnego z kawą, tylko jest just another version of Ada. Istotna nazwa Java? Tak. Naprawdę stąd? Tak. Nawet tego nie wiedziałem. No, dużo ludzi mówi, że to nieprawda, ale dużo ludzi mówi, że to jest prawda. Także ja sam no, ale Tutaj pytam Nie źródła, ale tak. tutaj pytam o źródła. No i, i ja byłem chairmanem Java Consortium przez dwa lata. Mhm. Także. Y mnie popierali najbardziej to Hewlett Packard i Microsoft. Sun Microsystem był moim wrogiem numer jeden, także miałem z nimi trochę walki, bo oni chcieli mieć być właścicielami języka Java. Dzisiaj można powiedzieć, że jest pan inwestorem, takim trochę aniołem biznesu, też dla polskich startupów. Nie tylko, ale również dla polskich startupów, film, firm. Kilku, prawda? E, po co? Dlaczego Polska przy takim ogromnym doświadczeniu, karierze zawodowej? Po co Panu Polska? Ja... Ciekawe pytanie, bo w końcu traktowany byłem jako zdrajca ojczyzny, ale, ale nie wiem, jakieś sentymentalnie. E do Polski. Moim biologicznym ojcem był Francuz, mama była Polką. I on, by, jego Niemcy zastrzelili, jak mama była w piątym miesiącu ciąży. Także e, ja mam trochę e, sentymentów, sentymenty takie. No i, i do Polski. No i, i ja w tej chwili e, prowadzę biznesy. Zajmuję się trzema e, takimi biznesami. E, które robię właśnie w Kalifornii i, i mam zespoły w Polsce, czyli programiści są w Polsce. Programiści są w Polsce, no właśnie. Chciałem zapytać pana o poziom naszych programistów i w ogóle naszej wiedzy, naszej technologii, naszej informatyki, patrząc trochę z zewnątrz na nasz kraj. Jest różnie. Jest różnie. Jest różnie. Ja jestem visiting professor na Politechnice Lubelskiej, mhm. także miałem studentów magisterium, ostatniego roku magisterium. I, i muszę powiedzieć, że e, różnica między jednym studentem a, a innym, powiedzmy, jest tak ogromna. Ja miałem trzech studentów, którzy byli bardzo dobrzy, według mojej kategorii, a miałem też bardzo słabych studentów. Także, że e, e, jest chyba trudno generalizować. Ja myślę, że to się wiąże to, co ja na przykład też moim synom e, mówiłem, że nasze życie profesjonalne to są trzy etapy: to jest nauka, wiedza i umiejętności. I my uczymy się, robimy maturę albo studia i posiadamy jakąś wiedzę. I największy problem jest wykorzystać to wszystko, żeby coś zrobić. Żeby zrobić żeby, jakieś umiejętności właśnie. A potem żeby, jeszcze tymi umiejętnościami zmienić świat, jakąś cząstkę, chociaż tego to, świata. to już cokolwiek tak. zrobić, wtedy. Cokolwiek wymyśleć zrobić. coś mhm. i tak dalej. Tak jak ja też tak zrobiłem. Także i, i to przekonałem też moich synów, oni obaj są oczywiście top studentami. Starszy ukończył Jel. Czyli jedną z najlepszych uczelni na świecie, podwójny Pewnie dyplom. Pewnie jakiś zrobił. kierunek humanistyczny. Nie, nie. A co studiował na Yale? Elektronikę i, i informatykę. A to taki nieoczywisty wybór akurat Yale. No ale, ale zawsze Ivy League, nie? A, oczywiście. No i tam e, dobrze. A Mój młodszy syn w tej chwili studiuje, to no też. Też na Yale? Nie, w Kalifornii postanowił być w Kalifornii południowo-kalifornijski tak w, Kalifornii. I w Los Angeles mhm. na wschodzie Los Angeles i robi ekonomię na Claremont McKenna mhm. a informatykę na Harvey Mudd. Harvey Mudd mhm. jest uważany jako kopia MIT w Kalifornii także mhm. będzie... MIT z lepszą pogodą trochę. No, właśnie, na pewno. E, chciałem jeszcze tak. zapytać o to, jak patrząc trochę na Polskę z perspektywy, już nie mówię o naszych informatykach i programistach, ale w ogóle na Polskę, relacje polsko-amerykańskie, ocenia Pan dzisiaj nasz kraj, nasze położenie w Polsce, w, w, Polsce, w, Polsce Polska, w Europie i na świecie? Polska jest bardzo dobrze odbierana w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Ja powiem, powiem taki ciekawostkę, że spotykam ludzi, i tam jak na różnych uroczystościach, czy okazjach socjalnych i innych, to co drugi mi mówi, że on też jest Polakiem. <grystanie> Nagle się <grystanie> przyznają. Tak, ja też mam, muszę powiedzieć, takie no. doświadczenie podróżujące Stana, po Stanach, że widzę ogromną ewolucję, gdzie był moment, gdzie powiedzenie, że jesteś Polakiem wiązało się z jakąś stygmatyzacją, a dziś powiedzenie, że jesteś Polakiem wiąże się też z jakąś formą może bohaterstwa, bo my się kojarzymy amerykaną z tymi, którzy bronią też Ukrainy. Ale nawet agresji, przed Ale też wcześniej też trochę z innowacjami. Czyli ta pozycja się zmienia. Dużo się zmieniło przez papieża. Mhm. Ja, Jan Paweł II właśnie no Dużo było myślę tych okoliczności spowodujących, ta. że dzisiaj... Że... Nie ma już polskich dowcipów w Chicago, tak jak były kiedyś. Kiedyś to mhm. było siedem volume, było tak. tyle, tyle było tych tomów na temat polskich dowcipów, to, to już nie istnieje. Także, Przestało być modne po prostu. Tak, już, już, ale na przykład mój dobry kolega jest głównym architektem sztucznej inteligencji w Amazonie, Krys mm -hmm. Skryniak i on, mm -hmm. ja myślę, że to jego nazwisko, przodkowie byli ze Słowacji, ale on wszystkim dookoła mówi, że jest Polakiem. <laughs> A chciałem się zapytać o to, patrząc przez pryzmat swojej wiedzy, czego my się możemy spodziewać najbardziej spektakularnego w rozwoju nowych technologii, w tym również kosmicznych, w perspektywie najbliższych lat? No dużo, du, dużo wynalazków zostało wykonanych i testowanych na orbicie, także mm -hmm. wiemy, specy elektronika, farmaceutyka i tak dalej. Także e, no teraz oczywiście wszyscy mówią... O, o... Marsie. No to, to. to... O Marsie mówił e, Werner von Braun. W latach 50. jak go sprowadzi, sprowadzili z Niemiec, prawda? Wiemy, generał, otworzyli e, mu w Huntsville, alabama e, ten cały ośrodek. Przecież jednak w końcu e, wtedy 1200 czy 1300 e, SS-manów, bo mhm. to byli nazistowcy, e, znalazło się w Stanach Zjednoczonych pod jego kierunkiem. To on w latach 50. Już opracował misję na Marsa. Także my te, ten, ten aspekt podboju Marsa jest już kupę lat. Ja jak ja byłem profesorem na Politechnice w Montrealu, dałem pracę magisterską moim studentom właśnie opracowanie misji na Marsa. To pamiętam, jeden z moich studentów pięknie opracował i co zrobiłem, wziąłem jego pracę dyplomową. I nic nie napisałem, wysłałem do mojego przyjaciela w NASA w Houston. Dwa tygodnie później dostał ofertę pracy. Kiedy postawimy nogę na Marsie? Hmm. I zapadła cisza. No, ja nie wierzę, że się to stanie przed 2030 rokiem. A na Księżycu ponowny raz? Tak. Sprawa księżycowa, ja brałem nawet też udział w tym, że Gateway, zrobić taką małą stację e, kosmiczną dookoła Księżyca, żeby w razie ze względu na bezpieczeństwo i tak dalej opracowanie. E, zresztą ja, mnie się wydaje, że, nie tylko mnie, że. E, Lot na Marsa powinien być z Księżyca. Ze względu na bezpieczeństwo... Nie, i, i energii. Sześć razy i mniej energii, energii mhm. potrzeba. No ale to, to jest... To pokazuje, że potrzebujemy zbudować bazę na księżycu. My potrzebujemy kilka miesięcy, żeby polecieć na Marsa. Później, żeby wrócić, to musimy, żeby Mars i Ziemia... Poczekać na Układ Słoneczny. No, właśnie. Także to może być minimum dwa lata. Sama logistyka tego... tego, tego, tego Zdobywania Marsa jest ogromna, przeogromna. Czyli co do 2030 roku powinniśmy wybudować e, najpierw stację na Księżycu po to, żeby przeładować e, kosmonautów, po to, żeby potem polecieć na Marsa? Mhm. To jest możliwe, żebyśmy tak. zrobili tak, to w ciągu 7 lat? Tak, tak powinno być. Tak powinno być zrobione. Ale to jest technicznie możliwe, żeby zrobić to w 7 lat? całe. No, f, Finansowo będzie ciężkie, ale technicznie, chyba technicznie jesteśmy przygotowani, technologicznie też. Po co to robimy? Co nam da zdobycie Marsa? A po co wchodzimy na Himalaje i ryzykujemy życiem, żeby zdobyć Marsa? Są osoby, Himalaję. które tego nie rozumieją. Ja muszę powiedzieć, patrząc na. E, wywiad nie jest o tego, żebym wyrażał swoje opinie, ale tu powiem, patrząc na rodzinę tych ludzi i to, co przeżywają, zastanawiam się, czy to jest etyczne. Żeby ludzie, którzy zostają i patrzą na to, jak mój bliski zdobywa Himalaje, Przecież to jest ogromne cierpienie osób bliskich, które trwają w jakiejś niepewności. A tutaj mamy Himalaje razy tysiąc. Więc pytanie, jaką my jako ludzkość, czy on jako e, kosmonauta, astronauta będzie miał wartość? No to, tego no to proszę sobie wyobrazić, że jak ja wyjechałem z Polski, nie miałem ani grosza i nie wiedziałem, gdzie będę. Jak przyjechałem do w Paryżu, jak byłem e, 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 dla uchodźców, bo to musiałem papiery sobie zdobyć, to mi zaproponowali pracę, żebym zmywał naczynia na Place d'Italie w wietnamskiej restauracji. No tak, ale to zawsze jest y, y, traumatyczne przeżycie, ale osobowe. Ale po co nam Mars? Miliardy dolarów. Ja wchodzę może w rolę specjalnie oponenta, żeby racjonalizować jakby tę decyzję. Po co nam ten Mars? Co to może nam dać? Surowce? Poznanie mamy ogromną ilość na Ziemi. Odkrywamy to, to bez przerwy. Życia tam też prawdopodobnie nie znajdziemy. No. Planeta nie nadaje się do e, ekspansji. E, ale, czyli... ale będzie taki etap, w jaki sposób możemy podróżować w kosmosie. Potwierdzanie praw fizycznych, znajdowanie nowych albo dowodów. Może zaprzeczanie, albo prawo może zaprzeczenie fizy prawom fizyki, prawo fizyki. Czyli nauka. Mars jest nam potrzebny głównie po tak. to, żeby poszerzać naszą wiedzę. Nie, nie, niech pan sobie wyobrazi, jak mówimy, że do naszego sąsiada poleci 4,5 lat świetlnych. To, to żeby miało to jakiś sens, to musimy lecieć szybciej niż prędkość światła. Tak. Czyli teoria Einsteina jest rozbita kompletnie. Czy wierzy Pan profesor w to, że turystyka kosmiczna stanie się czymś powszechnym, osiągalnym? Nie dla miliarderów, nie dla multimilionerów, tylko dla ludzi zamożnych. Właśnie, to jest najlepsze słowo chyba dla zamożnych. Dla ludzi zamożnych. Tak, no bo, da, bo nikogo nie będzie stać, żeby. Kiedy to jeździć się Ferrari, prawda? No tak, ale kiedy osoba, którą stać na Ferrari będzie mogła sobie pozwolić również na to, żeby zobaczyć e, Ziemię z góry? Ja myślę, że, że niedługo. To jest ja... 5 lat, 10, 15? Ja, o nie, krócej. Ja krócej. myślę, że, ja myślę, że w, te, w tej chwili mamy opracowania, z, czy SpaceX, zresztą i Jeff Bezos pracuje i, i e, Richard Bronson i, no oczywiście e, Elon Musk. Ja myślę, że, że mamy, mamy już w tej chwili technologię opracowaną, żeby wysłać nawet kilkadziesiąt osób. Na tą niską orbitę orbitę. Tak. To jeszcze moje ostatnie pytanie. O to, po co pan teraz jest w Polsce? Bo ja wiem po co. Warto się tym pochwalić. Ja jestem prezesem Fundacji. Akademię Robotyki po to tylko, żeby młodzież wciągać właśnie w robotykę, bo ja uważam, że przyszłość robotyka i sztuczna inteligencja e, powinna się już w tej chwili rozwijać na etapie liceum i e, my mamy drużynę w Kraśniku zresztą, ja zawsze cały czas mówię, że Kraśnik to jest stolica Polski w robotyce, <laughs> bo od 2017 roku ta drużyna reprezentująca Polskę przy. W 2017 było 163 kraje, brały udział w Waszyngtonie, później w Meksyku było 180. No i teraz lecimy do Singapuru na Olimpiadę Robotyki. Taka robotyka, taka Olimpiada, to jest powiedzmy 200 zespołów, 200 państw. Jest tylko jeden zespół na państwo. No, to, takie są kryteria. No i zespół z, z e, Kraśnika reprezentuje Polskę. E, dostaliśmy finansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji. Nie udało nam się uzyskać z Ministerstwa Edukacji, mimo że mówimy o młodzieży i przyszłości. To trochę mnie zburwersowało. Sam, sam pomagam finansowo również, oczywiście. No i no, i mam nadzieję, że, że coś z będziemy następny medal. Czyli trzymam kciuki za Singapur. Tak jest. A propos ministra edukacji, to żeby uspokoić, to nie miałem jeszcze w moim programie gościa, który na Ministerstwo Edukacji by nie narzekał. Więc to jest wspólny mianownik, niestety, wszystkich rozmów. Więc chyba życzymy sobie z tej naszej rozmowy tego, żeby nasz system edukacji uległ zmianie i te wszystkie talenty, o których rozmawiamy, żeby jednak albo zostawały w Polsce, albo wyjeżdżały za granicę, ale jednak, żeby ta Polska kojarzyła im się dobrze, jako tym, który dał im, e, krajem, który dał im taką rzetelną e, edukację. Mi się wydaje, że w edukacji, co ja zauważyłem, jakąś negatywny aspekt w Polsce, to jest, że za późno uczymy młodzież rzeczy, które powinni znać już wcześniej. Na przykład programistyczne. Programistyczne, mhm. właśnie. Bo w tej chwili wszystko, narzędzia są. Mamy iPady, iPhony, Samsungi i tak dalej, a jednak chyba brakuje, nie wiem, może brakuje nauczycieli akurat? Ja na tym się nie znam, ale, ale na pewno jest to, co. Te, te, to zadanie powinno należeć do Ministerstwa Edukacji. To chciałem powiedzieć tym zakończyć tą rozmowę, że mimo y, wielkich brak dla osób, takich jak Pan, to nie jest y, rola y, główna rola przedsiębiorców. Wspieranie systemu edukacji, tylko przede wszystkim państwa. Więc mam nadzieję, że tą rozmowę też odsłucha ktoś odpowiedzialny za to, po to, żeby się pomału ten obszar zmieniał. Taka zresztą jest misja też trochę tych naszych rozmów. Bardzo dziękuję. Również Gratuluję dziękuję. wszystkich osiągnięć. Zapraszamy jak najczęściej do Polski i będę zapraszał do programu po to, żeby informować o sukcesach drużyny z Kraśnika i nie tylko. Dziękuję bardzo. Chcemy tworzyć to konto razem z Wami. Jeżeli znacie historię ludzi wartych pokazania, bohaterów, naukowców, innowatorów, technologów, wysyłajcie, a my będziemy ich zapraszać do programu. Na adres mailowy maciejkawecki.dysyzitmałpajmail.com